Trzemiesiącym. Chwała frontowcom. No i należy dodać frontówkom. Tak chyba by to brzmiało, przepraszam. Cywilizujemy się, bo obecnie ciągle jest takie modne. Polki i Polacy, jakby samo pojęcie Polacy nie wyczerpywało całego zasobu. No ale dobrze, przechodzimy do dzisiejszego konkretu. Któż z nas nie słyszał o rozbiorach? O rozbiorach Rzeczpospolitej. O tym, że zostaliśmy rozebrani. No i kochani, no właśnie to nawet samo pojęcie rozebrani co oznacza. Jakby nie było, rozbiory, te, które mieliśmy w naszych dziejach i stoją także przed nami, odbywały się dotychczas na zasadzie rozwiązań siłowych, czasami powiązanych z militarnymi rozstrzygnięciami, i jakby nie było, była to zawsze decyzja polityczna, narzucana siłą. Jak sobie przeanalizujecie pierwszy rozbiór i te pozostałe, ile by ich nie było, 5 czy 6, nie ma znaczenia, zawsze tak samo się działo. No ale co my nowego wnieśliśmy? Dzisiaj Polacy, Anno Domini, roku 2022-2023. No a myśmy wnieśli takie nowum. Widocznie bardzo mocno te rozbiory nam weszły w krew. Praktyka niesamowita. I teraz dokonujemy przy istniejącym państwie samorozbioru, samorozebrania. Na czym to polega? A na tym, że sami żeśmy sobie tutaj sprowadzili w jakiś tam sposób swego czasu trochę z Unią Europejską. Wiemy, że nie wyszło, ale to jeszcze nie było apogeum tragedii. No ale z Amerykanami to już żeśmy doszli do takiego poziomu, że zdecydowanie można mówić o utracie suwerenności politycznej. Jak nie masz politycznej, to nie masz żadnej. Reszta wszystko jest iluzją i mrzonką. W związku z tym sami żeśmy się rozebrali, tak? Sami żeśmy pozwolili sobie, Amerykanom, przejąć struktury decyzyjne naszej władzy. Czyli tak naprawdę ubezwłasnowolnić państwo polskie. Ale nie tylko Amerykanom. Coraz bardziej widzimy, że wespół z Amerykanami robi to Ukraina i robią to Ukraińcy. I to jest proces, który został zapoczątkowany. I to nas czeka. Jeszcze raz. Samorozbiór myśmy dokonali na rzecz Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Czy ktoś w międzyczasie jeszcze dojdzie? Tego nie wiemy. Swego czasu, w XVIII wieku, Rosja, Austria, Prusy, no Rosja nie chciała się z nikim dzielić. Chciała mieć normalne państwo, polski protektorat Rzeczpospolitej. No, ale myśmy byli mądrzejsi. I się stało, jak się stało. Więc dzisiaj też na razie mamy dwóch partnerów. Zobaczymy, co będzie się działo, kochani, dalej. Natomiast z rozbiorami będziemy mieli jeszcze chyba większy problem, ponieważ w najbliższym czasie będą ciekawe rozstrzygnięcia właśnie i geopolityczne, militarne i te polityczne. I teraz, jeśli Państwo sobie przypomnicie nasze poprzednie materiały. Zresztą jeden z kolegów przedzwonił z takim zapytaniem, jak ty to wyczułeś? I dzisiaj bardzo konkretnie chodzi o to, że w grudniu ubiegłego roku, na początku tego roku, a chyba i w listopadzie, to jest do sprawdzenia, proszę Państwa, wyraźnie mówiłem, że Amerykanie będą powoli PiS, w tym PiS w pisuarze czy klozecie to się nazywa, nie wiem, to zobaczcie, jak koresponduje z sobą. Inaczej powiedzmy, Prawo i Sprawiedliwość w pisuarze będą lekko spuszczać, jako coś tam, gdzieś tam. Czyli odsuwać od władzy. Czyli Amerykanie, służby amerykańskie będą pozbywać się struktur obecnego państwa polskiego, zależnego od Stanów Zjednoczonych, właśnie tej formacji, tej władzy. No, ktoś tam powiedział sobie, no to przecież są sojusznicy. Jak to? Gdzie Amerykanie? PiS? Przecież najlepszy ich pocybut, dokładnie, bo już mi się nawet pomyliło. Zresztą jeden i drugi to samo, czyli są podlegli. Lepszego pocybuta
niż Prawo i Sprawiedliwość w stosunku do Amerykanów, no nie znajdą sobie, tak, do tej roli, jaka jest przeznaczona, politycznego. No nie, nieprawda. Poszukują sobie lepszych rozwiązań i na nowe rozstrzygnięcia, które na terenie Rzeczpospolitej, w Europie, w tej części Europy i na tym ich konflikcie Stanów Zjednoczonych z Federacją Rosyjską i Chinami czekają w wojnie tak zwanych imperiów, tak? W związku z tym dokonują z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, ich polityki, korzystniejszych zmian, czyli wymiany Prawa i Sprawiedliwości na inne te formacje, na bardziej im podległe. No ktoś powie, o czym mówię. Dowód. Kochani, rozpoczynamy. Ale wcześniej mówiłem, kilka miesięcy temu wyraźnie powiedziałem, że to w lutym, w marcu, zresztą nawet mówiłem gdzieś tam na przełomie, nastąpi. Bo to jest nieuniknione było. Wynika to z pewnej projekcji czasowej i projektów, które są, symulacji zdarzeń, które są z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych przyjęte. Pytanie, zaraz ktoś tam się nasunie, skąd ty, kolego, to wiesz, no nie? Po prostu wystarczy ruszyć głową, obserwować świat, obserwować działania odpowiednich państw i znać, rozumieć inżynierię konfliktu. Jego poszczególne etapy, całą, jak po prostu są skonstruowane konflikty, no nie? One zmieniają się aktorzy, pola, na których konflikty się rozgrywają, a konflikt zawsze jest ten sam. Czy on był 1000 lat, 2000 lat temu, czy dzisiaj? On zawsze ma swoją jakąś tam projekcję i życie. W związku z tym, popatrzcie, co w ostatnim czasie nastąpiło, bo to nie jest wydarzenie sensu stricte społeczno-religijne. To jest bardzo istotne wydarzenie polityczne, które mówi o spuszczaniu Prawa i Sprawiedliwości w sedesie jako to coś przez Amerykanów. No nie, bo wiemy, co woda w sedesie spuszcza. Czyli atak przez jaczejkę amerykańską, czyli w tym wypadku TVN. Przypominam, że to jest stacja z udziałem finansowym, bo o tym też będziemy mówili, czyli finansowana przez Amerykanów, tak, przez służby amerykańskie w interesie amerykańskim i w realizacji polityki amerykańskiej. Inni sobie mają jakieś tam niemieckie, izraelskie i tak dalej, ale to mówimy bardzo precyzyjnie. Wydawałoby się, że to ten sojusznik niby państwa polskiego, ale szczególnie właśnie tych rządzących, czyli Prawa i Sprawiedliwości. No widzicie, zaatakowano świętość, zaatakowano Jana Pawła II, zdając sobie sprawę, co to oznacza w momencie, gdy są niesamowite rozstrzygnięcia teraz na froncie ukraińsko-rosyjskim, tak, gdzie sytuacja jest bardzo podminowana, gdzie Polska, nie to, że jest na jakiejś tam pierwszej linii frontu w rozumieniu na zapleczu, nie, jest to państwo, które dzisiaj znajduje się w fazie czy w sytuacji niewypowiedzianej wojny. Polska jest już teraz na wojnie, no nie? Przedtem ostrzegaliśmy, że będzie wchodziła wojna. Dzisiaj jest na wojnie, no nie? Niewypowiedziana wojna, ale po co wypowiadać? W swoim czasie wszystko się rozstrzyga i państwo po prostu, po co społeczeństwu mówić, że jesteście na wojnie, no nie? Wciągnąć wojnę, tak jak teraz. Jesteśmy już w tą wojnę wciągnięci, no i wtedy nawet nie będzie komu może pytać, tak? Lub się nie zadaje pytań, jak się wykonuje rozkazy, są mobilizacje i tak dalej, i tak dalej. No, majstersztyk. Amerykanie potrafią, no nie? Hollywood działa. Na Ukrainie Hollywood działa, widzimy teraz tutaj nad Wisłą, podobnie Hollywood działa. Więc zaatakowano Ojca Świętego. Ja powiem jako człowiek wierzący i uczestnik, czy członek polskiego kościoła katolickiego, przepraszam, kościoła katolickiego, polski to ja bym chciał, żeby istniał, natomiast to jest inna rzecz, kościoła katolickiego, stwierdzam w sposób zdecydowany. Jan Paweł II, Ojciec Święty, został świętym kościoła katolickiego. I wierzcie mi, że święci sami o siebie zadbają. Czyli zadbają
jeśli są świętymi, o swoją świętość i zadbają też o tych, którzy próbują to naruszyć. Więc tutaj za bardzo bym nie wdawał się w tego typu dyskusje i chyba w ten sposób to fajnie rozstrzygamy sobie. Ale zadajemy pytanie, więc dlaczego tak naprawdę zaatakowano naród polski? Bo to jest nieważne, czy jesteś wierzący, czy nie. Ojciec Święty był, Jan Paweł II w tym momencie, symbolem pewnym. Dlaczego ktoś atakuje Rzeczpospolitą w bardzo wrażliwe symbole? Po co? A robią to Amerykanie. No, to nie Rosjanie, nie Moskwa zaatakowała. To wasi sojusznicy, szczególnie wy, pocybuty Stanów Zjednoczonych. To wy poddani Stanów Zjednoczonych. To was, wasi przyjaciele zaatakowali, którzy tak przy okazji, jeżeli chodzi o władze Stanów Zjednoczonych, dogłębnie was nienawidzą do szpiku kości, Polaków. To jest pewne. Już to widać i będziemy coraz bardziej się o tym przekonywać. Zostaliście zaatakowani przez swoich. W bardzo trudnym czasie, w trudnym okresie. Teraz jest pytanie, po co to? Na pewno, żeby powoli usuwać PiS od władzy. Bo ktoś sobie powie, no tak, ale tak zwane paliwo polityczne daliśmy PiS-owi, tak? PiS może się popisać, rząd tej polskości broni i tak dalej. No durny w to już tylko uwierzy. A na pewno nie na szachownicy wojny politycznej, ponieważ widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnego sojusznika w Stanach Zjednoczonych. Oni chcą ich utopić. Oni chcą ich w sedesie tym z fekaliami spuścić. A zresztą po części przecież zasłużyli na to. Nikt nie będzie płakał. Mniej smrodu pozostanie. Natomiast jeszcze raz pytanie, po co więc to? Na pewno jest to działanie, które umożliwi wymianę większego gówna w Rzeczpospolitej u władzy nad to, które obecnie jest. To na pewno. Ale więc pytanie, po co jest to dzisiaj Amerykanom, gdzie mają takiego wiernego sojusznika? Przecież nikt tak w Europie nie wykonuje ich poleceń, tak? Inny kundel taki się na pewno nie znajdzie. Bo nie chodzi o to, żeby Polacy, Rzeczpospolita, państwo polskie wykonywało polecenia Stanów Zjednoczonych, bo oni tutaj nie mają żadnej dalekowzrocznej polityki w stosunku do państwa polskiego, ale wiedzą i o to walczą imperialnie, jak rozwija się, będzie się rozwijał front Federacja Rosyjska-Ukraina, że z ich punktu, z ich perspektywy państwo polskie musi być słabe, w konsekwencji praktycznie wirtualnie lub pozornie papierowo istnieć, ponieważ musi być to twór ukraińsko-polski, tak, jako jeden organizm militarno-polityczny. Przypominam, że tutaj clue jest tego, iż to Polska znajduje się w NATO i na pewno, że nikt, Niemiec by tego nie zrobił, Francuz nie zrobił, Hiszpan nie zrobił, pozostali, bo zdają sobie sprawę, jakie to jest zagrożenie. I teraz dodam jedno zdanie tutaj ważne. Całe te rozbiory, co na wstępie spotkałem, to co powiedziałem, to co obecnie opisałem, zastanówcie się, gdybyście byli poważnymi sąsiadami takiego państwa, jakie teraz opisuję, to jak byście odbierali takie państwo jako poważne zagrożenie? Polska jest poważnym zagrożeniem dla swoich sąsiadów. Polska utraciła suwerenność polityczną, znajduje się w rękach amerykańskich jako narzędzie, stanowi poważne, realne zagrożenie swoim sąsiadom. W pierwszej kolejności Republice Białoruskiej, Federacji Rosyjskiej, Niemcom i pozostałym. Jest to państwo, już nam się w przeszłości zdarzało, państwo nieobliczalne, które występuje przeciwko naturalnym interesom Europy, nie żadnej tam Unii i tak dalej. Ponieważ w sposób naturalny, zintegrowana i o samodzielności polityczno-gospodarczej Europa ma swoje interesy.
obecne państwo polskie pod taką władzą i będące narzędziem Stanów Zjednoczonych jest czymś, co stanowi poważne zagrożenie i narusza te interesy w Europie. To musimy sobie bardzo poważnie zdawać sprawę. Idziemy teraz do tego wątku. Dlaczego Amerykanie destabilizują sytuację polityczną w Rzeczpospolitej? Właśnie, bo im słabsze państwo polskie, im słabsza jest siła polityczna państwa polskiego, to wówczas łatwiej jest realizować ten projekt wspólny z Ukrainą. I nie chodzi tu o jakieś tam Unię, to nie w tym rzecz. Amerykanie muszą posiadać, i nie chodzi tylko też o zasoby jakieś i tak dalej, chodzi o bardzo konkretne narzędzie polityczne do gier wojny. Dzisiaj Amerykanie walczą z Federacją Rosyjską, tak? Ale może się okazać za pewien moment, a to już mają w tym wariancie, że Federacja Rosyjska będzie sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w konflikcie z Chinami. Zresztą Federacja Rosyjska też musi się zastanowić nad sobą, bo czas Azji nadchodzi. No i tak naprawdę z punktu widzenia cywilizacji białego człowieka będziemy rywalizować, czy nam się chce, czy się nie chce. Z Azją, z Chinami, z Hindusami i tak dalej, i tak dalej. W polityce tak to po prostu działa. Nie ma tutaj jakiejś wiecznej nieprzyjaźni czy wiecznych przyjaciół. Dzisiaj twój przyjaciel jest twoim sojusznikiem, jutro jest twoim wrogiem zawziętym, zabitym. I to jest normalne, to jest naturalne. Polityka nie zna prawdziwa sentymentów, a na pewno na tym poziomie. Czas było się douczyć, no nie? Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to po pierwsze, w polityce nie powinien funkcjonować, czy znakomita większość tych, którzy funkcjonują, a po drugie, no jako obywatel, a jest za to wszystko, kochani, odpowiedzialny, no to będzie ponosił konsekwencje. To jest lekcja taka, gdzie się nie wystawia ocen, tylko wali po łbie bezpośrednio, bo życie wali po łbie, tak? No więc nie tylko zresztą nam. I tego będziemy doświadczać. I teraz jest tak. Dlaczego więc, chcąc destabilizować państwo polskie, Stany Zjednoczone spuszczają ten PiS i stawiają na tych pozostałych i Platforma, Hołownia, PSL i tak dalej. Ponieważ tak. I to nie jest nic w obronie Prawa i Sprawiedliwości. Ale za Prawem i Sprawiedliwością stoi określony też elektorat. Można różnie o nim mówić, ja jak najgorzej się wypowiadam. I nie ma żaden on usprawiedliwień za utrzymywanie tego stanu rzeczy. Ale ten elektorat na pewno nie pójdzie na pewne rozwiązanie. Amerykanie nas mają rozpracowanych, rozebranych. Nie tylko, że do naga Polaków, ale mają rentgen. Rentgen, znają wszystkie nasze wnętrzności. Co ciekawe, nawet dysponują technologią inżynierii społecznej, że znają nasze zbiorowe zachowania. I wiedzą, że tutaj jest poważne, Polacy stanowią zagrożenie. Więc taka formacja sprzedajna, judaszowa, neobolszewicka, jak Prawo i Sprawiedliwość kolejny raz powtarzam, mimo wszystko w projekcie Stanów Zjednoczonych jest formacją niekorzystną. Mogą być duże problemy. Po wyjaśnieniu pewnych spraw, gdy staną się oczywiste, nawet ci nie pójdą aż na tego typu zaprzaństwa, tak? Więc po co są ci potrzebni pozostali? Ponieważ, po pierwsze, za nimi stoją znacznie bardziej elastyczne elektoraty. Ci to łykną wszystko. Elektoraty, platformy i tak dalej, i tak dalej. Więc ci gotowi są sprzedać do zera wszystko, co jest tylko możliwe. Zresztą niejednokrotnie to już doświadczyli. Natomiast po wyeliminowaniu, przecież Amerykanie nie będą płacić, tak, za te zdrady. Sami sobie zapłaccie. Wygonią w tym złodziei pisowskich i przeprowadzą tych złodziei, tak? I wyjść nas polskim tego, Polaków żryjcie, okradajcie i tak dalej. Prosta rzecz, no. To jest mechanizm, który nie wymaga płacenia jurgelitu z zewnętrznej kasy, tak? Zobaczcie, bardziej udoskonalone. Kiedyś to biedni musieli ci od cara, od Austriaków, od Prusaków opłacać tych zdrajców politycznych. Dzisiaj nie, sami sobie zapłacicie. Przecież mamy po to demokrację i wybory, tak? W związku z tym zobaczcie, jak ta konstrukcja się rozwija. Dalszy dowód, bardzo interesujący, ciekawy. Nie chcę... Więc sprawa
Jana Pawła II jest czysto sprawą polityczną. I pamiętajcie, z jakich przyczyn, co, jak, dlaczego. Druga bardzo ważna sprawa, ale szereg takich wyjdzie w ramach spuszczania w sedesie Prawa i Sprawiedliwości przez Amerykanów, to jest sprawa tak zwana NCBR-u, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To taka organizacja, która przerabia bardzo dużą kasę dzisiaj, wczoraj i przedwczoraj. Ciągle przerabiali, Agencja Rozwoju także była, Państwowa Agencja Rozwoju była swego czasu. Podobne rzeczy robiła, ale w mniejszej skali. Nie chcę jak gdyby się wdawać. Natomiast najważniejsze. Dzisiaj wszelkie złodziejstwo musi nosić przymiotnik, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość jest narodowe, czyli co? Narodowa Rada Mediów, no większego przeniewielstwa chyba nie ma. Tu Narodowe Centrum, to pięknie, zobaczcie, brzmi. Wszystko jest narodowe, Polacy wtedy wiedzą, że to ich. No tak naprawdę, ale to nie do końca są tylko nasi złodzieje, no nie? W związku z tym, nawet gdyby to byli narodowi złodzieje, no to tak nieźle by było, bo w konsekwencji to, szczerze mówiąc, nawet jeśli okradną, to w tym obiegu zamkniętym mogłoby u nas zostać. To tylko kwestia w czyich rękach. Natomiast nie, broń Boże, nie myślcie tak. To jest narodowi złodzieje, ale w imieniu zewnętrznych działają, więc kasa tutaj nawet nie zostanie. Zapomnijmy o tym. No i teraz wybuchła ta sprawa w środowisku tak zwanym republikańskim, czyli Partnerze Prawa. Będę bardzo skrótowo mówił, szybciutko, bo szkoda na nich czasu. To jest następna sprawa, która powoduje, jeszcze raz, to wyciągają służby Stanów Zjednoczonych, no posługujące się polskimi, po to, żeby dyskwalifikować ten rząd, a oni już, to nie trzeba wyciągać, to jest czysto jak na tacy. Po prostu tak się rozhulali, że po prostu wszędzie widać i ślady złodziejstwa i przeniewiezpa na majątku narodowym. To chyba jest proste, no nie? Nikt do tej pory tak nie okradł Rzeczpospolitej jak Prawo i Sprawiedliwość, tak? W związku z tym, nikt. W związku z tym, no taka chyba też nasza robi się narodowa specjalność. Zresztą kiedyś, pamiętamy, też tak było. W związku z tym, dzisiaj partia ta, Republikanie tak zwana, która stanowi, no nie języczek uwagi, tylko dająca większość jakaś temu rządowi, bo żeby ich rozwalić, to trzeba wewnątrz PiS pokłócić te wszystkie frakcje i tak dalej. No i wówczas służby, instytucje państwowe, widząc ducha zmian, a polski urzędnik, funkcjonariusz naprawdę jest bardzo po prostu perspektywiczny, on myśli, on wyprzedza zdarzenia i widzi, że już nie ma co im służyć, nie ma co ich tam tuszować, notuje, no i pokazuje. I tak zaczną ich Amerykanie rozrabiać i tak zwana partia republikańska, czyli pan Bielan, przypominamy, że pochodzą z porozumienia Jarosława Gowina, jego wiadomo, gdzie odstrzelili, biedny aż ciężko zachorował, no nie biedny to w takim przymrzeniem oka, dzięki, natomiast i wiadomo, że już i to też bardzo było określone środowisko i autentycznie związane no właśnie z tą opcją amerykańską, więc coś tam widocznie też nie poszło. A pan Bielan to wyższego rzędu cwaniaczek, chyba kolega Jacka Kurskiego zapatrzył się i ten mocno się dorobił. I pan Adaś Bielan no chciał też niesamowicie, ale nie wyszło, bo z odpowiednimi ludźmi się zadał. Między innymi z takimi jak pan Jacek Żalek. Bardzo interesująca postać, nieprzypadkowa, nie tuzinkowa, tylko powiem w ten sposób, że jak rozpoczynał swoją, oni mówią o karierze politycznej, nie służbie, to miał 300 zł, pamiętasz, wtedy chyba na koncie i tam doliczyliśmy się, że drogich banerów było 250 do 300 tego. Miał super sponsorów. Super sponsorów miał od samego początku, nieprzypadkowa postać. Jest to postać, która gwarantuje, że interesy w Nowym Jorku ma zabezpieczone za to, co dzisiaj robi i będzie robił. Bo on świetny materiał przedłożył w stosunku do swego kolegi, pana Adama Bielana, szefa partii republikańskiej, z takimi ciekawymi ludźmi tutaj w Białymstoku. Zresztą każde państwo ma swoją, jak gdyby, powiedzmy sobie, strukturę
polityczno-gospodarczą korzystającą z zasobów państwa polskiego. O, właśnie, to tak miło brzmi, co nie? Fajnie. I wiemy, o co chodzi, no nie? No takie kaj złodzieje, no nie? Jak to mówił marszałek Piłsudski, a i bić ich trzeba było, no ale dobra, nieważne. W związku z tym przechodzimy dalej. Pan Jacek Żalek ma nieco tu taki kościelny i tak dalej. Przypominacie, oj, szczególnie na Podlasiu. Ci, którzy kiedykolwiek zetknęliście się, głosowaliście z tym człowiekiem. Ja tylko jedno powiem. Żeby pewien człowiek z Prawa i Sprawiedliwości żył, nie zginął, nigdy by nie dopuścił, żeby ta szyja się tutaj znalazła gdzieś tam. Ktokolwiek by się nie nazywał szują, no nie? W związku z tym ma bardzo określone, z kolei pan Jacek Żalek, ma bardzo określone zadanie, je wykona, dostarczy wszelkie materiały związane z tym, jak rozbijać dzisiaj obecny obóz rządowy. Zresztą tych ataków będzie z różnych stron. I wykonają to, o czym żeśmy powiedzieli. I w tym momencie jeszcze raz powtarzam. To ich odstrzeliwują Amerykanie, czy nam się chce, kochani, czy nie chce. Teraz powiedzmy sobie szczerze o tym, jak to jest z tą ten freedom, z tą wolnością tak zwaną amerykańską. I kochani, na przykładzie Gruzji. Zobaczcie, widzicie? Mają u nas media Amerykanie, tak? I co potrafią dzięki tym mediom zrobić? Czyli widzimy, że to jest kolejny poziom władzy, a czasami media są tym poziomem władzy, który w sposób zdecydowany, a podejmuje decyzje polityczne. I teraz w Gruzji jest ciekawa sytuacja, popatrzcie. W Gruzji zaszło do tego, że są protesty. Słuszne protesty mieszkańców. Czy masz możliwość opcji tej chwili przerwania? Tak. Słusznie w Gruzji, tutaj była jedna osoba, więc przerwaliśmy. Słusznie w Gruzji naród gruziński chce suwerenności politycznej. Przyjmując ustawodawstwo, każde państwo powinno to mieć. Każde państwo cywilizowane, narodowe. Jeśli kapitał obcego państwa jest 20 i powyżej procent, winni się rejestrować jako agenci wpływu tego państwa danego. Bo one wpływają. Będąc polskim politykiem, sam w życiu tego doświadczyłem. Z nami Polakami, poprzednio niemieckie koncerny i tak dalej, tu walczą. My nie mamy prawa jako Polacy, ja jako polski polityk, tworzyć myśli polityczne. Zresztą zobaczcie, gdzie w obszarze politycznym, nawet w internecie. Przecież tak, blokują nas tak, utrudniają, zasięgi, to wszystko. Jesteśmy tak bezczelnie po bolszewicku. Ale my wam te pamiętamy o tym i nigdy nie zapomnimy, pamiętajcie. I wrócimy. Bóg nam da, no nie? I wracamy bardzo konkretnie. W związku z tym myśl danego państwa narodowego nie może być tworzona, tak? Bo jest blokowana przez agentury obce wpływu. Więc Gruzini co chcą? Po prostu chcą być państwem gruzińskim, narodowym. Chcą, by media nic wam nie przeszkadza. Rejestrujcie się jako agenci i wiemy, o co chodzi wówczas, tak? I podpadacie pod odpowiednie prawo. My chcemy mieć media narodowe kształtowane. A jeżeli jest obcy czynnik, dotyczy to Amerykanów, Niemców, Moskwy w Gruzji. I popatrzcie, a dlaczego? Kto wywołał protesty? Rosja? Nie. Wywołali Amerykanie, żeby destabilizować Gruzję, podpuszczać Gruzję. No i kolejny front Federacji Rosyjskiej robi. To samo robią w Mołdawii. Jakimś dziwną próbą ataku Federacji Rosyjskiej na Mołdawię. No, kochani, bez przesady. Potencjały tych państw są takie, że po prostu no nie można nawet mówić o wojnie. Mołdawia nie ma prawie armii. Republika Naddniestrzańska, wzmocniony batalion 1500 żołnierzy, gdzie dowództwo jest oficerowie wyżsi rosyjscy, a pozostali są to Mołdawianie, którzy chcieli własnego państwa i mają obywatelstwo także rosyjskie, no nie? Czyli nawet jak oni mieli opuścić to co, swoją ziemię? No nie bardzo to rozumiem. W związku z tym popatrzcie, jak to wszystko wygląda, jak państwa w polskich mediach, polskich, narodowych powiedzmy, tego którego narodu, manipulują.
związku z tym prawodawstwo tego typu jest prawodawstwem dla państw cywilizowanych na przyszłość, iż czy 20, 30, czy 10%, jeżeli jest ponad w danym podmiocie kapitału obcego, to że jest to kapitał, oczywiście, nie ponad, żebyśmy się rozumieli. Tu chodzi o tego typu udział, który wskazuje na to, że może być wpływ zewnętrznego państwa. I to jest jak najbardziej chyba właściwe i cywilizowane. I teraz powiedzcie sobie tak. Czy znajdziemy na terenie Stanów Zjednoczonych poważne stacje telewizyjne, radiowe, media, które mają udział w granicach 20 i ponad procent obcego kapitału? Czy w ogóle sprawdźcie sobie, czy państwo amerykańskie na to dotychczas pozwoliło, jak rygorystyczne? Podam teraz sprawę TikToka. To jest oczywiście, widzicie, w mediach internetowych i tak dalej, i raczej, powiedzmy, taka platforma bardziej zabawkowa. No ale co? Czy tam, powiedzmy, relaksyjna, nie wiem, nie znam się na tym, ja ciągle na wojnie jestem, w związku z tym takimi pojęciami nawet nie operuję. Dla mnie zawsze jest wojna i walka i na szpicy. W związku z tym, popatrzcie, jest zakaz, wprowadzają zakaz TikToka, tak? Bo co? Bo ich wyjdzie prawda, tak? Naruszy ich strukturę. Więc jeszcze raz, zwracajcie państwo uwagę na to, co się dzieje. Więc kilka tych rzeczy, które wskazałem, wyraźnie pokazują, jak głęboka jest ingerencja Stanów Zjednoczonych i do czego Stany Zjednoczone zmierzają z obszarem Rzeczpospolitej i obecnego konfliktu na Ukrainie. To jeszcze będzie ważne, bo pozwolę sobie jeden z materiałów, który jest bardzo, uważam, istotny, który mówi, jakie projekty, ale zanim to puszczę, to ostatnio opinię publiczną, szczególnie w Polsce, zelektryzowała informacja, mówię tak tego nową mową, zelektryzowała informacja, iż kara śmierci na terenie Republiki Białoruskiej będzie wprowadzona urzędnikom, funkcjonariuszom państwa, którzy zdradzą interesy państwa. I teraz porządkujmy sytuację. Przypominam, iż dzięki Panu Bogu Najwyższemu kara śmierci na terenie Republiki Białoruskiej w kodeksie funkcjonuje zawsze. Przypominam też, iż świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński, przypomnijcie sobie, Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, to kto? To zwolennicy wprowadzenia kary śmierci w Rzeczpospolitej w kodeksie. Tak czy nie? Pamiętajmy. Więc ja nie bardzo widzę, po co ten kwik jest obecny. Osobiście także jestem, żeby to było jasne. A doprecyzowanie kary śmierci funkcjonariuszom danego państwa, w tym wypadku Republiki Białoruskiej, ja uważam, że posłuchajcie, popatrzcie, politycy mają tyle przywilejów, to dlaczego nie obdarzyć należy polityków, i jeszcze jestem polskim politykiem, przywilejem, czyli nas, ja uważam, że to jest przywilej, przywilejem kary śmierci za to, że w stosunku do swego państwa wystąpię, tak? Uważam, że to jest przywilej, w związku z tym potraktujmy to jako jeden z przywilejów klasy politycznej. I zachęcamy. W przyszłości spokojnie wszystko będzie się zmieniać. Teraz niby jakaś tam Unia. Na wszystko, popatrzcie, się zmienia. W związku z tym zobaczcie i spójrzcie naprawdę na to zupełnie, zupełnie inaczej. Kara śmierci nie jest ze zwierzęceniem. Nie chce się jak gdyby w to wdawać. I to nie jest tak, że sobie można i tak dalej, i tak dalej. Jest to naprawdę w szczególnych przypadkach stosowane. I winno być, bo działa to zbawiennie. A że na klasę polityczną podziałałoby zbawiennie, Boże Święty, ja uważam, jaka aniołki, nic lepszego by nie było. No ale tutaj chodziło o bezwłasnowolnienie niestety naszej Rzeczpospolitej. I jeszcze jedno. Wypowiedź Ojca Świętego, obecnego papieża Franciszka, że
zapytany, że powiedział, że Putin wie, że jestem do dyspozycji, ale tam są inne interesy imperialne i też innych imperiów. Jeszcze raz. Nie ma problemu. Dyplomacja watykańska wie, co się dzieje, więc nie próbujcie manipulować kościołem katolickim i tak dalej, bo ci nasi hierarchowie to co, już dokładnie wykonują to, co ten bies z oceanu każe. No nie, oj, niedobrze, niedobrze, nie, bardzo niedobrze i zdradzacie naród przy okazji. W związku z tym, no, posłuchajcie w tym momencie Ojca Świętego, warto, i o jakie to interesy imperialne przemyślcie, a szczególnie ci, którzy uważają się za wierzących, żeby zaczęli inaczej patrzeć na to, co się rozbiera, co się robi, przepraszam, i jak się Rzeczpospolitą rozbiera. Niestety, ale to słowo dzisiaj klucz. I teraz tak, będzie wypowiedź pana generała, lejtnanta, generała porucznika, pana Eugeniusza Burzyńskiego. Nikomu chyba. Jest to generał w służbie Federacji Rosyjskiej, no, Rosjanin, Eugeniusz Burzyński, rozumiemy wszystko, dobra polska szlachta i dzięki Bogu, że jest, i to jest bardzo mądra osoba. I teraz pan generał powie o bardzo istotnej kwestii, która państwo, ona koresponduje z tym, co ja mówiłem o tym konflikcie na Ukrainie. Пусть уж очень-очень мало. Вы знаете, ну, насчет там договороспособности, я тоже придерживаюсь такого мнения, как и большинство, что говорить о каких-то там перемириях, о, тем более, это надо с американцами говорить, это не с Зеленским, потому что, ну... Здесь... Пан генерал говорит, что в квестии каких-то там... Тяжко говорить, что розмов, потому что, ведомо, как все в этом конфликте российского ukraińskim rozmawia, ale nie z Załęskim, nie z Ukraińcami się rozmawia o tym, jak się rozwija konflikt i czy jakieś tam można prowadzić pseudopokojowe rozmowy tylko z Amerykańcami. Zelenskim, niesmądrze na to, że Amerykanie mówią, że wszystkie decyzje przyjmują Ukraińcy. Но практика показала, что вот в апреле месяце же были прошлого года. Практика показала, что в квітні попереднього року 2022 все было готово для подписания договора с украинцем. Ну и израильтянин уже это сказал, у меня документы есть, могу показать. Прошу. Черновики. Речь шла о Донбассе, Крыме и нейтральном статусе. Все уже было готово. Ну и были подписаны документы, все было готово до закончения конфликта. Пан генерал говорит, что его, у него также те документы, он ма о тим полную ведзе. Все было готово. Приехал Джонсон и сказал, мы с американцами считаем, что воюй дальше. Приехал Джонсон, то тен такий, что то на лбе там мял какую-то бурю, так? Так, no, так. Так. Tak, 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 wielki tego. No i on przyjechał do Kijowa i powiedział, że my z Amerykanami tego, że wojujcie dalej, prowadźcie wojnę, my wam będziemy pomagać. Ciebie pomoże. Da. I wszystko. I chciał to tam Zielecki, a zakończyliby tam mir w aprilie. Отдал бы Крым, Донбасс, и не было бы вот этих разрушений, не было бы этих десятков тысяч убитых. Херсон и Запорожье по-прежнему были бы в составе Украины, кстати. Тут важно, что так, Крым, Донбасс и те четыре później, которые официально в склад Федерации Российской вошли регионы, natomiast Херсон, тут дзенникаш мови, и Запорожье знаразли бы еще в дальшем ciągu в складе Украины. Ну вот, да. Да. А сейчас к ним вполне возможно и Одесса, и Николаев добавятся. Вот это другое дело, понимаете, там и Одесса, и Николаев, Харьков, тут многое можно, так сказать. Нам главное сейчас вот выполнить задачу минимум вот эти четыре области освободить. А дальше уже видно будет, насколько они будут готовы. Ясно. Najważniejsze zadanie jest dla Rosjan. Dzisiaj te cztery, które zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej regiony wchodzą w skład państwa rosyjskiego, oczyścić z manderyzmu, a dalej to po prostu będzie prowadzone tam rozmowy czy tego, a dalej będzie kolejna wojna, no nie? I będą kolejne wojny, które tutaj się na pewno na tym obszarze. Dopóki nie zrobimy deamerykanizacji Europy i sami suwerennie jako Europa się nie poskładamy,
Będą wojny. Pamiętacie? Kocioł słowiański i wolność po amerykańsku. I to nam wszystko niesie. Czołem.